To jest ciekawy kompleks łąk konietlicowych, czyli łąk górskich. Łąk, które w tym rejonie, których kiedyś było bardzo dużo, natomiast większość tych łąk w okolicach Karpacza, bo tutaj jesteśmy, została albo przeznaczona pod zabudowę, albo zarosła. Natomiast tutaj w tej części miasta na Zarzeczu jest duży kompleks łąk wzdłuż potoku i te łąki zachowały bardzo taki zróżnicowany skład gatunkowy z wieloma charakterystycznymi gatunkami, jak ostrożeń dwubarwny, który będzie kwitł za miesiąc, taki bardzo efektowny. Oprócz tego też rzeżusznik Hallera, jest przytulia hercyńska, dzwonek okrągłolistny, którego jeszcze tutaj nie widzimy, ale generalnie łąka dosyć uboga w gatunki ze względu na to, że mamy tutaj już podłoże typowo kwaśne, no i też właśnie widzimy tutaj wiele gatunków kwaśnolubnych acidofilnych. Ta łąka jest wyjątkowa pod jednym względem, bo tutaj możemy zobaczyć wiele fiołków i tutaj jest właśnie pytanie, co to jest za gatunek fiołka. Był tutaj podawany fiołek sudecki, a właściwie fiołek żółty, podgatunek sudecki. To jest taki takson, który występuje zazwyczaj wysoko w górach, w piętrze subalpejskim albo jeszcze w piętrach reglowych na polanach. Natomiast był tutaj podawany jeszcze w latach 60. przez Józefa Szourka, który zdaje się podawał jeszcze za florystami niemieckimi. No i właśnie chcieliśmy to zweryfikować, bo ja tutaj w tym miejscu widziałem fiołka, ale nie wiadomo było, czy to jest ten. No i oczywiście dalej mamy pewne wątpliwości, dlatego że fiołki w ogóle chętnie się ze sobą krzyżują. To jest rodzaj roślin, który ma wiele gatunków, gatunki są słabo wyodrębnione. I możemy zobaczyć tutaj tego fiołka, który ma cechy pośrednie. Nie wiadomo, czy to jest fiołek, rzeczywiście ma pewne cechy fiołka sudeckiego, ale też również wiele cech fiołka trójbarwnego. To może być spowodowane tym, że w pobliżu są zabudowania i możemy fiołki w związku z tym, że się swobodnie krzyżują, nie ma żadnych barier. Być może kiedyś rzeczywiście był ten fiołek sudecki, a w tej chwili mamy całe spektrum różnych form pośrednich i trudno powiedzieć, co to jest. Natomiast jest to duża ciekawostka, dlatego że o ile fiołek trójbarwny, którego możemy spotkać na polach, rzadko pojawia się na łąkach, dlatego że jest rośliną słabo konkurencyjną i musi mieć miejsce na przykład często z odsłoniętą glebą, na przykład po buchtowaniu dzików. A tutaj ten fiołek utrzymuje się trwale, tak jak na łąkach greglowych gdzieś tam wysoko w górach. Ale nie ma tych cech typowego fiołka żółtego. No, jedna sprawa to barwa, chociaż barwa bywa zmienna. Jest dużo tutaj form żółtych, ale też są formy żółto-niebieskie, niebieskie, niekiedy fioletowe. A przede wszystkim różnice są, jeśli chodzi o takie cechy typowo kluczowe, ważne, czyli kształt przylistków, które nie są tak równowąskie, są jednak trochę zróżnicowane kształty. No i też długość ostrogi. Znaczy, długość ostrogi w zasadzie jest taka jak u fiołka sudeckiego, czyli ostroga jest dłuższa od przydatków, ale tutaj możemy zobaczyć, że nie zawsze tak jest, chociaż w większości przypadków to widzimy. No i kolejna cecha też, która jest też przybliża do fiołka sudeckiego, to wielkość kwiatów. Rzeczywiście kwiaty są dość duże, od 2,5 cm nawet w skrajnych przypadkach do 4 cm, tak jak właśnie u fiołka sudeckiego, natomiast fiołek trójbarwny zazwyczaj ma mniejsze kwiaty, no chyba że to jest fiołek ogrodowy, który też ma dosyć dużą zmienność i możemy zobaczyć formy wielkokwiatowe i drobnokwiatowe. Także no, jesteśmy na łące, dalej nie jesteśmy pewni niczego, no ale w przypadku fiołków trudno być czegokolwiek pewnym, dlatego że rośliny krzyżują się i są bardzo zmienne.